Dobra, ostatni raz idę na piechotę. Jestem głodny, zmęczony i mam wrażenie, że chodzę w kółko. Chwilunia, spójrzcie tam! Wioska. Może ktoś mi wskaże drogę? Lub chociaż da obiad. Hejka wszystkim, z tej strony Poziomka, a oto kolejny odcinek z gry Kung Fu Panda 1. I moi drodzy, ja dzisiaj wydaje mi się, że nie wiem jeszcze jak to poprowadzę, bo wiadomo, ja muszę się skupić. Kołysz się w przód i w tył na różnych gałęziach. Ogarnę to, chyba. O tak! Dziwne, mega dziwne to było. Wow! Chyba jednak nie zrozumiałam. Złapię się. O, dobra. Chyba ogarniam. Bo ja myślę, że ja dzisiaj pogadam z wami trochę na temat filmu o tytule Kung Fu Panda 4, bo byłam na nim w kinie. I co ja mogę powiedzieć? Kurde, wiecie jak ja się na tym zawiodłam? Jakie to było słabe, o matko! Znaczy ja ogólnie nie nastawiałam się na nie wiadomo co. Zacznijmy od tego, bo... W sumie czy ja powinnam zginąć? No bez jaj. Ostatni raz idę na piechotę. Jestem głodny, zmęczony i mam wrażenie, że chodzę w kółko. Wiecie... Chwilunia! Spójrzcie tam! Wioska! Może ktoś mi wskaże drogę? Ja mam... Lub chociaż da obiad. Ja mam takie podejście. Kołysz się w przód i w tył na różnych gałęziach. Użyj skoku podczas kołysania. Aha, dobra, no to okej. Ja mam takie podejście, moi mili. Że ja mówię, dobra, no kolejna część. I tyle, ale po co? Po co ona? Ale kto wie, może zrobią nam fajne, nie wiem, DreamWorksowe dzieło, które będzie dobrym zwieńczeniem całej historii, bo na przykład ja pamiętam, że jak wyszła Kung Fu Panda 1, to jak miałam bardzo mało latek wtedy, ja miałam takie podejście, wow, że ja chcę to obejrzeć, chcę, całym serduszkiem moim i w ogóle. I co się potem okazało? Że ten film mi się nie podobał. Uważałam go za mega nudny i nieciekawy. Ja nie wiem, czy ja potem oglądałam w ogóle Kung Fu Pandę jeszcze raz, w sensie pierwszą część. Bo taka ciekawostka, byłam w kinie na jedynce, na dwójce i trójce. I dwójka mi się bardzo podobała. Uważam, że dwójka ma genialnego Zwola. Pomóż wszystkim wieśniakom. Dobra, spoko. Ma genialnego Zwola, którego ja uwielbiam, który ma bardzo dobry motyw, który jest dobrze napisany i był on brutalny i to było takie mega, kurde, realistyczne, co on tam mówił, miał motyw, muszę sobie ściszyć, miał motyw, miał powód, miał ciekawy background i w ogóle, ja do dzisiaj pamiętam, jak on tak, taki jeden cytat Zwola, on właśnie... No nie mówcie, że od nowa. O, ulga. Pomóż wszystkim wieśniakom. Że rany się goją, blizny zostają na same życie. Na całe życie. Ja pamiętam, jak ja chyba miałam 11 lat i byłam w kinie na tym filmie, miałam takie... Ej, to jest mądre. To jest mega mądre. I to jest dobrze napisane. Śmieszna była ta Kung Fu Panda. Byłam wtedy w ogóle z tatą w kinie. No i kto był? Wielka Piątka. Zacznijmy od tego. Czy ktoś cokolwiek wspominał o pandzie? Ej, nie było żadnych wcześniej tej band. Scenki. Ale jaja. Czy było? Pośpieszmy się. Jeśli coś opóźni przybycie Tai Lunga, siostry Wu będą nosić w zimie nasze futra. To? Mówisz o siostrach Wu? Mistrzyniach ciosu 12 pazurów? Wow! No, no i generalnie ja pamiętam, że byłam mega zachwycona Kung Fu Pandą, Kung Fu Pandą 2 i jak wyszła ona na DVD, kiedy mogłam ją nielegalnie pobrać, to oczywiście się oglądało i moja siostra też miała takie, ej, ale fajna część, ale to fajne, ale to super, ja miałam takie, I know, właśnie fajna. No i wiecie, no była ta piątka, dzięki czemu miałam postaci, które lubię, Pokonaj bo ja uważam, że no Po to jest bardzo fajna postać, jeżeli chodzi o
ogólnie animacje dla dzieci, ogólnie sam fakt, że dubbinguje go Jack Black, no i że to jest właśnie taki uroczy grubasek, który jest kurde koksem kung fu. No to jest super, ale nie był moją ulubioną postacią, nie? No i właśnie to było fajne, że mimo iż mamy go jako głównego bohatera, no to ja sympatyzuję jednak bardziej z Żmiją, Modliszką. Czy ja z Tygrysicą sympatyzowałam? Lubiłam ją, ale nie, że jakoś, nie wiadomo jak bardzo. Czapla był też super i w ogóle. Także wiecie, no to było fajne, bo była ta wielka piątka. Tak samo nawet jak byłam w kinie na Trójce, jak miałam 16 lat i byłam z moimi kumplami w kinie i... Nie twierdzę, że Trójka była chyba lepsza od Dwójki, ale wiem, że wtedy mi się podobała. Oglądałam ją akurat raz w życiu, drugi raz do tego nie sięgałam, ale i tak wtedy uważałam, że Trójka... Aha. Tego nie przetłumaczyli? Ale... Wow. Wow. Ale generalnie, moi drodzy... Okej. Ale ja też pamiętam, że była tam Wielka Piątka. No i działo się. Miało się co dziać. Był ten cały Zwolkaj, który też miał jakiś sens. Była ta wioska Pant, był ten ojciec Po. Jesteś jak ci z piątki, Po. No i też to miało jakieś takie ręce i nogi. Fajna muzyka była. Hans Zimmer zazwyczaj robi fajną muzykę. Więc tutaj akurat nie będę zaprzeczała. Bardziej chodzi mi o to, że jakoś to się trzymało kupy i człowiek się jakkolwiek bawił. Byłam na Czwórce w kinie z moim kumplem, powiem wam tak. Mega poczułam się jakby... To był trochę żart scenariuszowy. Był to mega dla mnie cios, bo się wynudziłam na tej części tak bardzo, bardzo. Były takie niektóre fragmenty, które naprawdę... sprawiły, że człowiek się uśmiechnął z głupoty całej sytuacji, ale sam fakt tego, że... Mój bohaterze! Mówimy tutaj o czwartej części, która mogła być zatytułowana Kung Fu Panda Forever, no ale prawdopodobnie nie było tak głównie, dlatego że skończyła się czwarta część w taki sposób, że kto nam broni robić kontynuację. Ale generalnie powiem wam, moi mili, że jest to tak... normalny i zwykły film, który tak niczym się nie wyróżnia i w życiu bym nie powiedziała, że to jest czwarta część Kung Fu Pandy, naprawdę. I ja mam coś takiego, że można było zrobić z tego naprawdę epicką część, która by opowiadała na temat tego, że... Kurde, nie chcę spoilerować, więc myślę, jak tego uniknąć. No generalnie nie ma Wielkiej Piątki. I... To jest tak żałosne naplucie na ich charaktery, że aż mi się smutno zrobiło. I dodanie nowych postaci, które nijak nas interesują, bo ich nie znamy i w sumie mamy je w nosie. Ale nie, ale zróbmy tak, bo po co nam to, co znamy i w ogóle, bo w końcu była to część o zmianach, które były takie trochę mega mało ważne, bo... Ci bohaterowie po prostu odznaczali się takim bardziej egoizmem ze czterech liter niż z tego, że naprawdę mogliby mieć taki problem i nie było to tak do końca uzasadnione, ponieważ poznaliśmy charakter poprzez trzy części i nie wierzę, że nagle byłby taki, że on nie chce nic zmieniać, bo on tak lubi być smoczym wojownikiem, bo to jest takie fajne, cool i w ogóle. No ja nie takiego popoznałam przez te trzy części i nagle miałam takie, a co on się takim narcyzem zrobił? Wiecie, o co chodzi? Miałam takie, no kurczaczki. Było to przykre, na swój sposób. No i sam fakt, że mamy powrót z Wally, o których mówiłam już wcześniej, którzy byli bardzo fajnie zrobieni i oni teraz wracają, ale nie jako ci główni źli, tylko ci, którzy mają być wykorzystani przez główną złą. No i ja miałam takie... fajnie, a ja bym to trochę napisała inaczej, dlatego że mamy główną złą, naprawdę też z czterech liter wyciągniętą, która jest bardzo fajna. Nie ukrywam, ona jest bardzo fajna, jest to fajny motyw i tak dalej. Kameleon, zmiany, etc., etc. Ale motyw. Jej motyw jest taki... Ma on sens, ale zarazem go nie ma. Dlaczego?
Nie ma go dlatego, że jest to czwarta część i nagle pojawia się nam coś w rodzaju takiego bo ja chciałam być super ultra silna, ale każdy mnie odrzucał i tak dalej, bo jestem małym kameleonem, coś tego rodzaju, nie? Tymczasem mój kumpel, dobra, a modliszka to w takim razie jakim cudem jest jednym z Wielkiej Piątki, czujcie? Dla mnie to było takie bezsensowne szukanie przez twórców problemu, jaki mógłby mieć główny bohater, zamiast stworzyć coś w rodzaju, na przykład, nie wiem, że ona przez wszystkie trzy części była gdzieś tam w tle. Mogli stworzyć sobie Zwola, który naprawdę mógł sobie chodzić tam po ich mieście, który naprawdę miałby powód, że na przykład, nie wiem, ciągle jest w tle Wielkiej Piątki. Że też chciał być jak Po, też chciał być, że jemu się udało, chociaż jest grubiutką pandą, a ona taka super ze skillem i w ogóle mogła mieć totalnie... O kurde, no nie wiem, o wiele więcej niż ona, a jemu się pofarciło, bo taka właśnie zazdrość. Motyw zazdrości byłby tutaj dobry, tylko takiej zazdrości, która by skąd się wzięła, a nie dlatego, że jestem mała, nie chcieli mnie jako, nie wiem, wojownika kung fu, tymczasem modliszka. Hold my beer. No i ja na przykład im nie wybaczę jednej rzeczy. Pachnie cudnie. Ale to powiemy zaraz. O nie, przegapiłem obiad. Umieram z głodu! Halo? Przepraszam! Jest tam kto? Zgubiłem się! I jestem głodny. Siostry Wu? Ajajaj! Co my tu mamy, siostro? Duża, gruba panda, która... I smutna. I, pamiętajcie, że głodny. Co mamy zrobić, by pomóc tej biednej pandzie? Tak głodnej informacji, że aż szpieguje w naszym obozie? Co? Może pokażemy biedakowi drogę? Furasy się ucieszyły, okej. No i dobra, no i wiecie, ja się najbardziej zdenerwowałam chyba na Zwoli. Dlaczego? Zwole, których mieliśmy przez trzy części, czyli matko Tai Lung, moja favorite postać w ogóle, chyba z całej Kung Fu Pandy. Lord Shen, Lord Kai, czy jak mu tam było i w ogóle ja miałam takie, ale oni są potraktowani po macoszemu. Pojawili się pod koniec filmu, głównie tylko po to, żeby, wiadomo, główna zła mogła się posilić ich energią. A tutaj... przy okazji tak jakby stracili swój oryginalny charakter, który jakiś tam był. Po prostu byli złolami, którzy dali się uwięzić w klatce. I nagle nie wiedzieć czemu, kurzyło mnie to w tym wszystkim najbardziej, że Tai Lung nagle, po jakiejś takiej dosyć miernej walce, uważam, finałowa walka była mega mierna, postanowił oddać pokłon po Tai Lung, który w pierwszej walce jak tego, nie wiem, odprawiał do tego nieba, do tej bramy niebios i tak dalej, powiedział, że jest głupim pandą i tak dalej, nic nie osiągnie. On nie miał skrupułów, on nawet wtedy cisnął, kiedy był ledwo żywy i tak dalej, a nagle mu oddaje pokłon. Ja miałam takie, cholerka jasna, czemu nie mogli zrobić naprawdę czegoś takiego naprawdę fajnego? Czytaj, powrót Tai Lunga, powrót tych złoli, którzy na przykład jakkolwiek, nie tyle, co by się razem sprzymierzyli, ale naprawdę myślałam o czymś takim, że Tai Lung dostaje szansę zemsty. I dla mnie to już tworzy taką fajną klamrę narracyjną, gdzie Kung Fu Panda kończy się... Ej, ja nie wiem jak zejść. Kung Fu Panda? Ej, ona chyba tam spadła? No nie. Ej, bez jaj. Ja chyba naprawdę nie mogę się z nimi być. Ja się też nie mogę do końca skupić na tym, co mówię, bo jednak gram, ale można naprawdę było odwalić takie endgame w Kung Fu Pandzie. Wiecie, o co chodzi? Mówię tutaj typowo o takim pomyślunku, że wystarczyło. Ej, dobra, bo mnie to teraz trochę denerwuje. Dać to, co już było, tylko w innej formie i fajnie to opisać scenariuszowo, a nie tworzyć nowe postaci, nowych złoli, którzy na kij się przydadzą. Naprawdę. I
może się dużo osób nie zgodzić z tym, co mówię, bo ja też do końca nie mówię, że ta recenzja jest jakaś super ultra konkretna. Jest ona po prostu dodatkiem podczas rozgrywki. Ej, dobra, czy moim problemem jest wejście na drabinę? Babo, spadłaś tam. Nie wiem, czy tak miało być. Chodź tu! Po nie umie schodzić po drabinie? Podoba mi się to. Nie wiedziałam, że mam skrajt. Okej, ale no kurde, głupia siostro Wu. Głupia babo. A ja mogę, nie wiem. Ale nie. Ale jak to działa? Co ja mam zrobić? Dobra, wczytaj i co? Boję się. Dobrze, jest okej. Okay. Jest okej, okay. Mogło być gorzej. O nie. Przegapiłem obiad. Pić mi się chce. Umieram z głodu. Woda mi się skończyła. Halo. Przepraszam. Jest tam kto? Zgubiłem się. I jestem głodny. Siostry Wu? Ajajaj! Co my tu mamy, siostro? Duża, gruba panda, która... I smutna. I pamiętajcie, że głodny. Co mamy zrobić, by pomóc tej biednej pandzie? Tak głodnej informacji, że aż szpieguje w naszym obozie? Daj mi spokój, kobieto. Co? Ale dobrze, że dało się wczytać. Boże, jakby mi się nie chciało tego od nowa przechodzić. Dobra. Muszę uważać. Aha, wtedy uciekam. Dobra, już wiem. Dajcie mi spokój. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Chodźcie tu, 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 tu. Aha. Dobrze. Muszę uważać, nie mogą tam spaść, 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 nie mogą tam spaść. Dobrze, dobrze, tu, 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 chodźcie do mnie, chodź, 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 tu, tu, tu. Nie mogą spaść. Dobrze. Dobrze. Okej. Okay. We got this. Dzięki. Sam znajdę drogę. Ta gruba, zgubiona i smutna panda mówi papa. Boże, jaki on jest śmieszny, tak pozytywnie. O, pięknie. Mapa. Może teraz odnajdę drogę powrotną do pałacu. To jest koniec poziomu? W życiu bym się nie domyśliła, ale Beki, długo mnie nie było, tak kończymy odcinek. Sorry, mi się chce pić. To jest podsumowanie tego odcinka. Trzymajcie się, moi mili. Widzimy się w kolejnym odcinku Kung Fu Panda. I wybaczcie za może taki trochę brak składni i sensu, ale ja myślę, że to jest taki mega dobry moment, żeby się podzielić moją opinią na temat czwartej części. Tak. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa, pa.